Witajcie w mojej kuchni. Dzisiaj danie regionalne, danie specjalne, kwaśnica. Dzisiaj w mojej kuchni cudowny gość. Chciałem przedstawić ja, Majer, a gość... Czesław Jakubiec, bardzo serdecznie witam. Właśnie zrypał mi żart, bo miał powiedzieć Jakubiec. A, ja, Majer, raz. Jakubiec. To cześć, jeszcze raz zróbmy, no. Zróbmy jeszcze raz. Chciałem przedstawić mojego gościa, ja, Majer. Jakubiec. Czyli Jakubiec. Czesław. Czesław Jakubiec. Taki żarcik. Czesiu. Kulinarny. Wiem, że kwaśnica, to bo ciebie zapytałem przed nagraniem, jakie jest twoje ulubione danie i w czym się dobrze sprawdzasz, powiedziałaś kwaśnica. Może coś powiesz o kwaśnicy? Znaczy kwaśnica to jest moja regionalna potrawa, ponieważ ja pochodzę z Łodygowic, a w Łodygowicach każdy potrafi robić kwaśnicę. Że w ogóle na Żywiecczyźnie kwaśnica jest dosyć taką popularną zupą. I... Krótsze zdania, jeśli można cię prosić. Krótsze zdania. Bo kwaśnica to jest bardzo prosta potrawa. Chociaż ona z biegiem czasu nabrała jakiegoś skomplikowanego wyrazu, ale najprostsza kwaśnica to jest mięso, żeberka wieprzowe, ziele angielskie, liść laurowy, cebula, czosnek, najważniejszy element, kapusta zasmażana, deptana nogami. A to deptana nogami była? No, wszystkim. Nie, aha, wszystkim deptana. I ziemniaki osobno będą gotowane. I w razie czego tu mamy takie... Ty nie podjadaj teraz, bo nam braknie. Jak będzie fajny smak mięsa, to nie będziemy używać kostek rosołowych. Czyli takie tradycyjne, starogóralskie kostki rosołowe. Tak, tak, tak. Mhm. Jasne. Od czego zaczynamy? Musimy zacząć gotować mięso w wodzie. Mięso w wodzie? Tak. Tylko, że ja widzę, że te, nie wiem, czy ta świnia była z okolic Żywca, czy nie, ale strasznie tłusta jest. Ja bym może to chociaż trochę tego tłuszczu stąd zebrał, żeby... No jasne. Co, no dobra? Pewnie. Żeby był fajny smak żeberek, a nie tylko takie, taki kożuch tłusty na górze, dobra? Ten będzie wtedy wiadomo, że Asia też zje, bo ona... Asia, ty lubisz tłuszcz, czy nie? Tak. No widzisz. A Czesiu, czy to nie jest tak, że teraz jak wykrawasz ten tłuszcz, no to trochę zabierasz smak tej potrawie, że ona będzie ale, taka... No tak, jeśli ten tłuszcz nam też daje smak, to zobacz, ile go tutaj mamy. Także tutaj już nie będę ściągał, bo to są kości i to niech to zostanie przy kościach. To w mięsie dużo smak daje w te kości, o dziwo. A ty jesteś z tych, co myją mięso, czy nie myją mięsa przed obróbką cieplną? Bo niektórzy uważają, że nie trzeba. Na przykład moja żona mówi, że nie wolno myć, że tam się coś wtedy... zostaje po całym domu. Ja, wiesz co, nie mam, nie jestem w ogóle jest tutaj... Jakie jest twoje zdanie? Nie jestem w ogóle tu, nie wpisałem się do żadnej z tych religii, czyli jak mam ochotę, to myję, jak nie, to nie. Jak widzę, że to jest fajne i jakieś to mięso jest czyste, to tak zdaje mi się, że nie trzeba tego umyć, nie? Czasem jak widzę, że jest w folii i go tam gdzieś niosę, albo widzę, że z folii wyciągam go z lodówki, to tak jakoś mi się go chce umyć. Mhm. Ale to, wiesz co, patrzę na mięso. Ono jest takie żywe i fajnie wyglądające, to mi się go nie chce. Nie chce mi się go myć. Uważam, że nie musimy tego robić. Dobra. Od zimnej wody gotujemy, tak? Tak, tak. Mhm. Dobra. Czesiu, powiem szczerze, że jesteś po prostu błyskawicą w obieraniu ziemniaków. A zostało mi to z młodości. Beskidy. Ja tam byłem kiedyś, bardzo mi się podobało. Takie góry nie za wysokie akurat do dochodzenia, do podróżowania, do wędrowania. Ja w ogóle tam teraz się trochę przenoszę, bo moja mama pochodzi z Międzybrodzia Bialskiego, w ogóle z takiego domu, już w lesie samym mieszkała. No, a powiedz mi, czemu ty kupiłeś czerwone ziemniaki? Bo pan powiedział, że dobre. Jak będziemy jeść, to będziemy odczuwać smak ziemniaka, bo one będą, wiesz, nie tak poźgane, ani z nim nie będzie zrobione, tylko te ziemniaczki będą takim też, no będzie wyczuwalny ich smak, jak sobie będziemy je po prostu potem... To jest proste danie. To jest proste danie. Ja uwielbiam takie dania regionalne, które mają proste smaki. A Czesiu, powiedz mi, całe te ziemniaki gotujemy, czy będziemy je tak podawać, czy kroimy? Tak. W całości. I co teraz robimy? Teraz do tego mięsa musimy wrzucić trochę kapusty, wiesz? Kapusty, ale zobacz, jeszcze nie zagotowała nam się woda nawet. To nic nie szkodzi, można było tak od początku. To chyba nie ma tutaj jakiegoś znaczenia, wiesz? Aha. Dajemy trochę tak, zrobimy taką, w związku z tym, że nie robimy na przykład rosołu, że ktoś będzie jadł inną, tylko wszyscy będziemy mieć kwaśnicę, tak się wszyscy zdeklarowali, to wrzucimy kapusty, ale nie całość tej kapusty, wiesz, bo zupa, kwaśnica powinna być zupą taką klarowną. To nie jest taka jak kapuśnia, w przeciwieństwie do kapuśnicznika, że tam bierzesz i ta kapusta jest, to wszystko tam pływa razem. To jest zupa o konsystencji, tak się mówi, jakby rosołowej, wiesz, że to jest smak kwaśny, ale niewyczuwalna jest ta kapusta, że po prostu jesz tą kapustę. Ona tam ma być sobie tam... Resztę tej kapusty zagotujemy sobie w osobnym garnuszku i kto na przykład stwierdzi, że chce mieć jeszcze mocniejszą kwas w kapuście, że jeszcze ona by mogła być jeszcze o intensywniejszym smaku kapusty, to sobie doleje samego tego wywaru z kapusty. Chyba, że w międzyczasie ją zjemy, bo
powiem szczerze, że mam pełne usta śliny, po prostu już się nie mogę doczekać, kiedy kwaśnica będzie gotowa. Że moi znajomi do rosołu dają cebulę, nie obierając tego, wiesz, tego brązu, chyba że gdzieś jest bardzo brzydkie, to tam trochę, widzisz, tak jak tutaj mamy. I całą cebulę dają do tego. Ona tak jak przy jajkach wielkanocnych, że ona dostanie taki i nawet dodatkowo. Nie płuczesz nawet jej? Wiesz co, no, wydaje mi się, że to jest trochę błota. Tak? I teraz do tego musimy dodać liść laurowy. Niesamowite. Liść laurowy. Najlepiej kilka tych listków laurowych. Czuję się, jakbym był z Czesiem w górach i jakbyśmy rozpalili ognisko i wrzucali wszystko, co mamy. I niesamowite. To fajnie, że masz kuchenkę gazową, a nie elektryczną. Mhm. A propos takich anegdot, to byłem kiedyś na Maderze. To jest podobnie, że jedyny, nie wiem czy nie kłamie, ale to niech to będzie takie, że to idziesz godzi, wiesz, taka opowieść, legenda, że tam tylko w Europie zostały jeszcze się drzewa te laurowe, skąd są brane liście, że już takich drzew w Europie nie ma i tam są takie całe, bardzo fajnie się tam spaceruje między tymi laurowymi jakimiś drzewami. Bardzo ciekawa opowieść. Może to nie być prawda, wiesz, na przykład okaże się, że w okolicy, na przykład, nie wiem, Kielc też są laurowe drzewa. Ale jakby ktoś na przykład nie sprawdzał, no to wtedy mówi, kurde, drzewa laurowe tylko na Maderze, nie? Na Maderze, wiesz, tam są prosiłem takie... Prosiłem Czesia o jakieś ciekawe anegdoty. Więc taka sytuacja, nie? No, że tam na tej Maderze. Ty rządzisz, ty A rządzisz. A ile Czesiu? Mamy tej zupy, nie? Nie, dam tyle, ile wyczułem. Ja myślę, z zielem angielskim to jest tak, że no okej, daje smak, ale każdy, kto będzie szczęściarzem i trafi na to ziele angielskie, to jest wkurzone, że akurat na niego trafiło. Teraz mamy jakieś 15 minut czasu na to, żeby się mięso zaczęło gotować, a potem zdradzimy, co jeszcze tam rzucamy. Tą kapustę, zanim będziemy ją gotować, to wiesz co, możemy z niej wycisnąć ten... Najważniejszy jest ten sok z kapusty, który będzie nam czynił tą zupę taką kwaśną, wiesz, więc czym więcej tego soku jest lepiej, a to sobie zagotujemy dodatkowo, wiesz, w osobnym garnku. Mhm. Czyli sobie doprawi tą kapustą, jeżeli będzie chciał. Nie kapustą, tylko samym tym wywarem, który z tego zostanie. A, wiesz? Wywarem. Tak, a to co zostanie na przykład, nie wiem czy robiłeś kiedyś, to jest śląska potrawa, kraut kapusta, co się chyba nazywa. Przepraszam wszystkich Ślązaków, jak powiedziałem źle, ale to jest ziemniaki z kapustą. Się razem jakoś miesza i zasmaża. Ale nie wiem jak, nie mam pojęcia. Nie? Czyli gotujemy. Gotujemy, to zamykamy koniecznie. Do tego minimalnie wody. I też gotujemy. Dobra. Witajcie po 25 minutach. Właśnie teraz skontrolujemy jak tam nasza kwaśnica się gotuje. Zobaczcie, Czesiu, spójrz. Zobaczmy, tak. O, tak. Myślę, że już zapach i smak czuć kwaśnicy. Nie fajny smak. Właśnie, a spróbuj, czy tam nie trzeba czegoś dodać. No na pewno trzeba dodać, ale już dojrzewa to mięsko, już czuć zapach, ten smak mięsa. I teraz trzeba dodać czosnku. Znaczy, ten czosnek mogliśmy wcześniej dodać, ale w związku z tym, że zrobiliśmy sobie 20-minutową przerwę, żeby to się gotowało. No ty masz taki sprytny sposób obierania czosnku. Tak. Tutaj, znaczy nie tyle sprytny, co... A sprytny, dobra, fajny wyraz. Ponieważ nie chce mi się nigdy z tego obierać, to ja go tak ściskam pierwszym nożem, ten czosnek, żeby on się tak trochę mi ten... I wtedy mi sama ta skóreczka schodzi bez niczego. I czosnek wrzucamy w całości, nie kroimy go do kwaśnicy, niech on sobie tam będzie taki... A z doświadczenia taki... wiem, że jak czosnek się rozdrobni, to on i bardziej intensywnie jednak tą potrawę dosmakowuje. Że on ma dać tylko taki posmak czosnku, a nie taki... Często do barszczyku się też tak daje, nie? Że wygniatasz i masz taką warstwę takiego kożucha, no chyba, że on się tak zgotuje, że opadnie na dół, ale masz taki kożuch czosnkowy, to nie. To my nie chcemy smaku, bardzo takiego obfitego smaku czosnku, tylko taki posmak delikatny czosnku, żeby było widać, że w górach czosnek rosną, nie? Bo wiadomo, że w górach rosną kosodrzewiny i kapusta i kiszona stąd kapusta, nie? Powiem ci szczerze, że takie ząbki czosnku, jak się gdzieś spotyka w potrawach, są bardzo przyjemne, jak można sobie to rozgryźć. A jeszcze mam jedno pytanie. O tą kostkę rosołową, bo tak skrzętnie ją, jeśli mogłabyś Asiu pokazać, tutaj skrzętnie ją tak chowasz gdzieś tam, tak po macoszemu, gdzieś w kąt. Czy ty wstydzisz się tej kostki rosołowej? To jest uprzejmość tak zwana góralska, że ja patrzę na wasze twarze, kosztuję tego, tej mojej potrafi myśleć, czy to nie będzie dla nich za cierpkie. Jak się okaże, że to jest zbyt mało warzywne, to ja wam taką kostkę wrzucę, żebyście mieli taki posmak, o Boże, rosół jak umamy. Ale broń Boże, ale jak się uda, rób tak jak uważasz. Więc na razie robię tak jak uważam, bo mięso na razie ma fajny posmak, wiesz, to mięso było rzeczywiście świeże. Czyli tą kostkę można dawać, ale nie trzeba, trzymasz ją w pogotowiu. Trzymam w pogotowiu. Okay.
Trochę mi się zdaje, że ona jest za mało słona, ta kwaśnica, więc trzeba ją trochę dosolić, żeby, żeby ona nam... Tak sporo dosoliłem, ale... No zobaczymy, ale garnek duży to... Odważny świat należy. To powinna być taka gotowa na dziś. Ją, wyjmiemy ją potem, wiesz, ja nie lubię takich warzyw, w ogóle jak gotujesz rosół, to zostawiasz te warzywa w tym, tak, a to ja nigdy, wiesz, ja gotuję do pewnego momentu warzywa i wyciągam sobie z rosołu, żeby one były takie jeszcze smaczne do zjedzenia, twarde, miarę twarde. Wiesz co, ja dlatego zostawiam, bo zwykle ten rosół jest jeszcze na drugi dzień, na trzeci dzień wykorzystywany i później po prostu podgrzewam te warzywa w, tej, w tym rosole i one, wtedy są ciepłe po prostu. Tutaj jeszcze gotujemy ziemniaki w całości. A tu ugotowaną już mamy tak zwaną esencję, że w razie czego jakby ktoś na przykład stwierdził, że to jest zbyt mało góralskie dla niego i że chce się sponiewierać kwasem, to sobie doleje po prostu kwaśnicy, hej. Hej, żeby była prawdziwa kwaśnica. A jak to u gazdy kwaśnicę się gotowało co niedzielę, nie co niedzielę, nie, no w tygodniu, w niedzielę się gotowało kurę. Hej. A wiesz, kiedy gazda gotował kurę? No kiedy? Jak gazda chory albo kura choro. Bo tak to kura nosiła jajka. Widziałem taki dowcip rysunkowy a propos kury, że leży chory w łóżku, obok niego żona i mówi ta żona, nagotuję ci rosołku. A kura stoi tam w oknie i mówi, daj jej lekarstwo, debilko. Coś takiego. No fajne, fajne. W ogóle jak długo żyją kury, bo tych kur się w ogóle nie dało zjeść, bo jak taka kura, która jest nioską kurą, która nosi tam ileś jajek, no to nie nadaje się, nie? No i ją się tylko gotowało właśnie wtedy, jak była kura chora albo gazda chory i się gotowało, żeby rosół wywar na łokłady zrobić. Czy jeszcze jakbyś miał pieprz taki mielony, taki, żebym sobie mógł zmielić w młynku, to bym sobie troszkę już tam sypnął do niego, wiesz? Mam nowe nazewnictwo, to jest pieprz. Pieprz, jak to Czesiu powiedział, pieprz. Nie, starczy, bo to tak? Na talerzu, bo pieprz będzie świeży. To nic nie wyleciało w ogóle. Okej, okay, no i teraz zmniejszamy troszeczkę, żeby to tam się tak nie przypalało, a gotowało. I właściwie już jest gotowe wszystko, tylko czekamy, aż to się ugotuje i... Jest gotowe, a czekamy, aż się ugotuje. Jeszcze jakieś pół godziny. W kwasie mięsko się dłużej gotuje, wiesz? W kwasie? Tak, jak jest kwaśna zupa. A. W ogóle... A, to nie wiedziałem. Ale da radę. Będzie, nie? Jemy. Tak. Po angielsku I amy. Miały być żarty, czy nie? Dopiero jak gdziekolwiek byłem, studiowałem albo gdzieś tam wyjechałem stamtąd, to wszyscy do mnie góral mówili. I dopiero wtedy uwierzyłem, że może też jestem góralem. A chyba znaczy po góralsku taka jedna dziewczyna, byłem wtedy młodym chłopakiem i jedna mi dziewczyna powiedziała hyboj ze tu. Myślę, co jej mam podrzucić, nie? A hyboj ze tu znaczy chodź tu. Nie? Zróbmy tak, daję ci te ziemniaki na talerz, gdzie będziesz jadł. Te ziemniaki dopiero na talerzu można se przepołowić. I dam ci troszkę też żeberka, wiesz, i to trzeba, jest bardzo ważne, żeby teraz na talerzyk jedno żeberecko tu wyciągnąć, to ci daję, widzisz, taką wkładeczkę do tego tutaj się daje, bo to może być taka potrawa, że se pojesz i będziesz mógł normalnie żyć, nie? Bajer, bez bobków, bez tak? Bo nie lubisz, tak. Nie lubisz, jak się na talerzu zjadą bobki. Smacznego. I teraz do tego troszeczkę pieprzu. Zrób to. Robię to, bo lubię pieprz, także chętnie tobie to. I skosztuj. Dobra. Nie wiem, jak się do tej wkładki dobrać, bo chciałbym zacząć od wkładki, ale... I tam masz trochę tego tłuszczyku, tak jak chciałeś. Pyszna. Bardzo dobra. Szczerze powiedziawszy, myślałem, że to się nie uda bez kostki rosołowej, ale... Z ziemniaczkiem to wszystko się fajnie komponuje. Ale chcesz trochę więcej, żeby była kwaśna? Nie. Nie? Wystarczająco. Ale zapach to jest najlepsza reklama kwaśnicy, którą przygotował Czesław Jakubiec. Pycha. No tak mi wyszło.